No i kochani, zaczniemy dzisiaj sobie naszą lekcję. Jest to gerundio. I gerundio to jest taki czas teraźniejszy, ciągły, który charakteryzuje się czymś podobnym jak continuous w języku angielskim. I omówię Wam pokrótce podstawowe elementy właśnie tego gerundio. Zaczniemy sobie od podstawowej odmiany tego właśnie czasownika, jak się go tworzy, czyli estar plus gerundio. I to jest coś, co się dzieje ahora, en este momento, czyli coś, co się dzieje teraz, w tym momencie. Żeby poprawnie zrobić czasownik, żeby poprawnie odmieniać w gerundio, należy znać podstawową odmianę w czasie teraźniejszym czasownika estar. I to jest yo estoy, tú estás, él, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas están. Do tego trzeba dodać właśnie nasze gerundio, czyli czasowniki zakończone na ar dostają końcówkę ando. Końcówka r i ir zamienia się na końcówkę yendo. I w ten sposób właśnie nam powstaje gerundio. Estoy hablando, czyli coś, co robię w tym momencie, teraz. I właśnie teraz do Was mówię, czyli ahora, en este momento, estoy hablando. Vosotros estáis escuchando. Vosotros también estáis viendo una presentación de gerundio que he preparado para vosotros. Także w ten sposób to jest podstawowa odmiana właśnie gerundio. Bardzo często używamy gerundio, kiedy na przykład dzwonimy do kogoś i mówimy: hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Co robisz? I to poprzez użycie tej właśnie konstrukcji, ¿qué estás haciendo?, chcemy wyrazić, co w danej chwili ktoś robi. Na przykład, estoy estudiando español, estoy hablando contigo, estoy escribiendo cosas en mi cuaderno, albo ahora tú me estás escuchando, czyli teraz ty mnie słyszysz w tym momencie. Tak więc w ten sposób to się tworzy. Mamy także marcadores temporales, czyli oznaczenia czasowe, które bardzo często występują przy gerundio i właśnie jest to ahora, teraz, ahora mismo, w tym momencie. En este momento, też w tym momencie, actualmente, aktualnie, bądź też hoy, dzisiaj. Są podstawowe tak jakby marcadores temporales, czyli określenia czasowe, kiedy właśnie używamy gerundio. Dobrze, teraz tak. Następnie trzeba znać czasowniki nieregularne. I mamy takie, które mają cambios, czyli ena i e, czyli podobnie jak w czasie teraźniejszym, venir, viniendo się zmienia. I znowu przez każdą osobę jest odmiana taka sama. Estoy viniendo, estás viniendo, está viniendo, estamos viniendo, estáis viniendo i están viniendo. I każdy z tych czasowników będziemy odmieniać właśnie w ten sam sposób, czyli pedir, pidiendo, seguir, siguiendo, decir, diciendo, sentir, sintiendo. Następna grupa to są cambios o na u, czyli morir, muriendo, poder, pudiendo, dormir, durmiendo. I ostatnia grupa jest to przekształcenie w literkę Y w środku, caer, cayendo, oír, oyendo, huir, oyendo, leer, leyendo, ir, yendo. Myślę, że to jest bardzo fajnie tutaj przedstawione, wszystko jest czytelne i jasne dla Was. Bardzo łatwo jest zapamiętać te czasowniki, ja zawsze powtarzam moim uczniom. Wystarczy, że dobrze znacie odmianę czasu teraźniejszego. Zobaczcie, venir, vengo, vienes, viene, venimos, venis, vienen. Tam też jest przegłos, tyle że ena i e, ale też jest to czasownik nieregularny. Zwróćcie uwagę, że te czasowniki wszystkie są zakończone na ir końcówkę i są nieregularne. Czyli wszystkie, które są nieregularne w czasie teraźniejszym i mają końcówkę ir, to również będą tutaj nieregularne właśnie w gerundio. Teraz tak, kolejna sprawa to jest vamos apuntando, czyli będziemy teraz zapisywać sobie. I gerundio można używać z różnymi konstrukcjami, na przykład z czasownikiem
ir, czyli voy hablando, vas hablando, va hablando, vamos hablando, vais hablando i van hablando. To jest inaczej, kiedy tego można użyć. Można używać tego, kiedy coś się dzieje, ale mamy jakiś zamierzony cel, kiedy mówimy o czymś, ale jeszcze nie zakończyliśmy tego. Tak jak ja na przykład voy hablando, czyli będę dalej mówić, czyli mówię teraz i będę dalej mówić, ale w końcu kiedyś skończę gadać. Także w ten sposób używamy tego ir. Ponadto przygotowałam dla Was taką bardziej prezentację tego czasownika, w jaki sposób to się odmienia i używa na co dzień. Vamos ganando el partido. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Estamos en el Camp Nou y estamos jugando un partido contra el Madrid. De momento vamos ganando por 2 goles. Ojalá el partido termine así. Visca el Barça. Czyli wyobrażamy sobie sytuację następującą, że jesteśmy na stadionie Camp Nou i gramy mecz przeciwko Madrytowi. Na ten moment wygrywamy, czyli mówimy właśnie vamos ganando. De momento oczywiście vamos ganando por 2 goles. I mamy nadzieję, że to się skończy takim rezultatem i właśnie to jest czynność, która trwa, ale też się zakończy. I wtedy można użyć tej konstrukcji ir plus gerundio. Kolejna konstrukcja to jest seguir plus gerundio. Czasownik seguir znowu należy odmienić tutaj w czasie teraźniejszym i on się odmienia następująco. Yo sigo, tu sigues, él ella sigue, nosotros seguimos, vosotros seguís, ellos ellas siguen. I tradycyjnie dodajemy do tego gerundio, tak jak w poprzednich przykładach. I na przykład sigo leyendo los libros de Ana Lucía. Czyli to jest coś, co zaczęliśmy już kiedyś, robimy teraz niekoniecznie w danej chwili, bo w tym momencie akurat nie czytam tej książki, ale ją czytałam, w tym momencie akurat nie, ale będę ją dalej czytała później. Czyli to jest coś, co kontynuujemy w przyszłości. I na przykład estoy estudiando español desde hace un año. Tengo un libro para principiantes. Ale 2 años después. Sigo estudiando español y ahora quiero algo para más avanzados. Czyli uczę się hiszpańskiego od 2 lat, mam książkę dla początkujących, a 2 lata później wciąż, czyli nadal coś robię, uczę się hiszpańskiego w tym wypadku i teraz chcę coś dla bardziej zaawansowanych. To jest a propos książeczka dla osób początkujących, Ana Lucía, Cambia la vida, natomiast coś dla bardziej zaawansowanych, Un payaso loco, zapnijcie pasy na poziomie też A1, ale też troszeczkę jest trudniejsza od Cambia la vida, A la vuelta de la esquina, już z czasami przeszłymi, i Ana Lucía y los mayas, typowo czasy przeszłe i gdzieniegdzie pojawia się subjuntivo. Kolejna konstrukcja to jest z czasownikiem llevar. I llevar odmieniamy następująco. Llevo, llevas, lleva, llevamos, lleváis, llevan. I tradycyjnie do tego dokładamy gerundio. Llevo hablando media hora. Czyli coś, co zaczęłam robić i teraz pół godziny już do Was na przykład mówię. Czyli coś kontynuujemy i daną rzecz robimy. Na przykład llevo enseñando español casi toda mi vida. Czyli praktycznie całe moje życie uczę innych hiszpańskiego i to jest genialny przykład, czyli coś, co robię wciąż i w tym momencie także Wam przekazuję swoją wiedzę jak najlepiej tylko potrafię. I una situación. Algunos de mis estudiantes llevan estudiando conmigo por varios años. Muchos de ellos ya saben mucho y ahora solamente estamos conversando y seguimos siendo amigos. Jak zauważyliście, w tym przykładzie, w tej sytuacji pokazuję Wam wszystkie 3 konstrukcje użycia gerundio, czyli coś, co trwa, czyli uczą się ze mną moi studenci, mis estudiantes, następnie estamos conversando, czyli konwersujemy sobie, ale wciąż, czyli dalej, nadal jesteśmy przyjaciółmi. Właśnie w ten sposób używa się gerundio z tymi wszystkimi konstrukcjami. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wszystkie informacje, które Ci przekazałam, będą przydatne.
Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i śledzić mnie na bieżąco. Nos vemos, gracias.